Państwa, chcielibyśmy dać sobie, Państwo również wyrazili swoje niezadowolenie i dlatego udzielam tutaj między innymi głos. Proszę bardzo. Witam Was serdecznie. Poprosiłem o głos. Mimo że do tej pory wypowiadali się ludzie młodzi, a ja już jestem z tego trzeciego wieku schodzącego. Jestem pokoleniem Solidarności, które się biło z komunistami w 80-tych latach. I przyznam szczerze, że spodziewałem się, że po ujawnionych taśmach tu pod tym urmem przyjedzie ze 100 tysięcy ludzi. Dokładnie. Tu młody człowiek powiedział na początku tego spotkania, że demonstracja jest apolityczna. Ona nie jest apolityczna, bo my żądamy wygnania tej kliki, tych gangsterów. I ona tylko dlatego, że my żądamy, żeby oni sobie odeszli, ona nie jest apolityczna. Ja mówię w imieniu, tak myślę, pewnego pokolenia, które się rozkruszyło, bo oczywiście publicznie zadam pytanie takiemu człowiekowi jak Antek Marzydło, o pięknej historii, porwany za SB. Co on jeszcze w tej szajce tam robi? Bo on reprezentuje moje pokolenie. On reprezentuje moje pokolenie ludzi, którzy nie zgadzali się na kłamstwo. Ludzi, którzy mieli sumienie, by walczyć z komunizmem, bo mogłem spokojnie żyć, zapisać się do PZPR-u i tak żyć. Tylko nie godziłem się na to kłamstwo. I teraz wam mówię, tu nie ma czasu na pracę od podstaw, bo ta banda nie odejdzie. My to widzimy, tu należy zorganizować Majdan. Tu trzeba ludzi młodych. Tu trzeba przyjść. Ja przysięgam, że będę razem z wami tutaj. Ja też. Przysięgam, tu trzeba Majdanu. Weźcie młodzi przykład ze studentów na Ukrainie, którzy w listopadzie zeszłego roku stanęli w Kijowie i powiedzieli tej szajce nie. I wytrzymali Ukraińcy w mrozie, kiedy do nich strzelano. Jak tu nie będzie stało kilkanaście tysięcy ludzi, którzy tym bandytom, tym złodziejom powiedzą dosyć, wasz czas się skończył, to miną wakacje i zostaną. Będą kłamać i nas oszukiwać. Obudźcie się, młodzi ludzie, przyjdźcie tutaj i protestujcie, a sobie pójdą. Dziękuję bardzo.